W dniu dzisiejszym po raz już drugi w powiecie trzebnickim mieliśmy przyjemność uruchomić dni otwarte Policji Trzebnickiej. Tym razem właśnie w Komisariacie Policji w Obornikach Śląskich. To jest już druga edycja tego przedsięwzięcia. Poprzednia odbyła się w Żmigrodzie. Chcemy zachęcić możliwie największą ilość absolwentów, przyszłych absolwentów szkół średnich do wstąpienia w nasze szeregi. Chcemy przybliżyć sposób rekrutacji, arkana naszej służby, krótko mówiąc zainteresować i zachęcić ludzi do wstąpienia w nasze szeregi. Przyszli absolwenci mają możliwość zapoznania się z alkogoglami, narkogoglami, praktycznie zobaczyć sprzęt, wyposażenie i policjantów wszystkich komórek organizacyjnych powiatu trzebnickiego, a ponadto jeszcze zaprosiliśmy policjantów z Komisariatu Wodnego we Wrocławiu, którzy przywieźli ze sobą sprzęt specjalistyczny w postaci skuterów wodnych. Poza tym sprzęt dotyczący techniki kryminalistyki, ruchu drogowego, minersko-pirotechniczny. Uzyskać informacje dotyczące doboru do policji, jakie trzeba warunki formalne spełnić, jakie badania należy przejść, cały proces rekrutacji, jak dokładnie przebiega. Policja to jest bardzo dobre miejsce pracy. To jest możliwość przeżycia naprawdę przygody. Ja to zawsze bardzo mocno podkreślam, bo to jest niesamowicie interesująca praca. Ale jednocześnie, no, pamiętając o sprawach przyziemnych, są to naprawdę stabilne warunki zatrudnienia, dobre warunki materialne, finansowe, socjalne różnego rodzaju. Także serdecznie zapraszam do złożenia kwestionariuszy i do wstąpienia w nasze szeregi.